Tu zahaczasz aż... Hejka! Sofii Nikodem, Type Hype. Dzisiaj chcemy porozmawiać o kolejnym wymiarze testu Wielkiej Piątki. Dzisiaj porozmawiamy na temat sumienności, tak się to nazywa, sumienność. Niekoniecznie to jest to, co nam się kojarzy z sumiennością, bo tak jak te wszystkie inne wymiary, jest konkretna definicja i ten wymiar, ta cecha sumienność składa się z takich cech podrzędnych. Mhm. Przede wszystkim z dwóch różnych kategorii. Pierwsza kategoria to jest... pracowitość. A druga kategoria to jest... uporządkowanie. Tak, i to są dwie zupełnie inne rzeczy. I tak jak mówiliśmy przy innych cechach, że robiąc ten test może komuś wyjść wysoka sumienność. Najczęściej będzie tak, że ktoś z wysokim wynikiem sumienności będzie miał wysoki wynik i tego uporządkowania, i tej pracowitości, ale nie musi tak być. Znowu, może tak być, że znajdzie się ktoś, który ma wyżej te cechy uporządkowania, a niżej te cechy pracowitości, albo na odwrót, że ktoś ma wysoko cechy z pracowitości, a nisko cechy uporządkowania. Idąc dalej, Nikodemie, wytłumacz nam, na czym polega w tym systemie ta pracowitość? Co opisuje ta cecha? Przede wszystkim nie marnowanie czasu, czyli takie przechodzenie szybko do zadań, do działań, do tego, żeby wykonywać je w sposób efektywny i jak najlepszy, jak najszybszy. I faktycznie zamykanie, domykanie. Tak, domykanie tematów, domykanie problemów, tak żeby one nie były ciągle z tyłu głowy, gdzieś tam nie chowały się w szafie, tylko zamknięcie tego w taki sposób, żeby było to dokończone. Tak, nie odkładanie. I też sam fakt, że ma się te cele, że wiem, co robię. Mhm. To też podążanie za planami, tak. Układanie ich i też jakby takie sumienne ich wypełnianie. Mhm. Nie rozpraszanie się. Tak. To jest też taka cecha, która też nie sprzyja pracowitości, no bo mamy jakieś zadania, mamy jakieś rzeczy, a jeżeli coś bardziej nas ciekawi, niż bardziej nas ciekawi rozwiązanie tego problemu, no to wtedy ta pracowitość na tym cierpi. Czyli skupianie się, czyli ma się ten cel, jest się skupionym na tym celu, i faktycznie realizujemy kroki, które... Jest się świadomym tych kroków. Tak, świadomym, tak. Jest się świadomym i faktycznie realizuje się. Świadomie się idzie w kierunku wykonania tego celu. I to jest ta pracowitość. Mhm. To oznacza w tym systemie. Druga podkategoria to jest uporządkowanie. I to, tak jak mówiliśmy, to nie jest to samo. Chociaż też składa się na tą sumienność. Ludzie uporządkowani to są ludzie, którzy lubią porządek. Czyli i to różnie. I to fizyczny porządek i też porządek powiedzmy w harmonogramie. To będą ludzie, którzy chętnie korzystają z różnych harmonogramów. Którzy zwracają uwagę na szczegóły i tu znowu mogą to być fizyczne szczegóły, czy coś jest posprzątane, czy coś jest ułożone, zorganizowane faktycznie w tym wymiarze czasu, czy tam abstrakcji. Są też, jak patrzymy na ich, to pomyślimy, że to są ludzie zorganizowani, czy ludzie schludni. Też robią takie wrażenie po prostu. Mhm. I denerwują ich ludzie, którzy są... którzy nie robią tego. Tak. Tak, tak. I to też wiemy z autopsji, że są tacy ludzie, którzy nie dość, że lubią mieć porządek, to jeszcze nie lubią, kiedy inni tego porządku nie mają. I właśnie ludzie, którzy z tym zamiłowaniem do uporządkowania, chcą, żeby wszystko było dokładnie tak, jak ma być. Że te wszystkie szczegóły są ułożone tak, jak powinny być. I swoje, i oczywiście te szczegóły innych ludzi. Przeszkadza im brak organizacji. Ten chaos im przeszkadza. To nie jest tak, że
że a wchodzą i sobie ułożą, tylko do tego stopnia, dlatego pewnie też są tacy uporządkowani, bo po prostu mają negatywny stosunek do tego, kiedy coś nie jest w porządku. Lubią rutyny i lubią też, kiedy przestrzega się zasady. To też mówiłeś, że musi być porządek i ten fizyczny i ten abstrakcyjny, w tym również powiedzmy tam szereg zasad czy jakieś procedury, które są akurat wymagane w danym czasie. Po prostu trzeba ich przestrzegać, tam są dla konkretnego powodu, ktoś się wymyślił nie od parady i w ten sposób postępujemy, osiągając akurat ten mini cel, czy ten, no to też na nawyki się pewnie przekłada. Tak. Powtarzające się nawyki jest powiedzmy ten sposób mycia zębów jest najlepszy, czy ten sposób układania rzeczy w zmywarce jest najlepszy. Mhm. Właśnie uporządkowanie jest bardzo mocno nakierowane na taką nawykowość, a pracowitość powiedzmy na taką wolę Okay, no tak, i chęć wykonania rzeczy w jakiś tam sposób. No tak, to... super, tak, faktycznie. To jest taka jakby samodyscyplina, czy to jak ja funkcjonuję, a tamto to jest co ja chcę osiągnąć. No. Mhm. Pracowitość i uporządkowanie. No jakie jest przeciwieństwo tego? No, co, niepracowitość? Niepracowity, nieuporządkowany. Tu właśnie tak brak... wydaje mi się, że brak dobrego określenia na nazwanie przeciwieństwa tego. Mhm. No tylko przez zaprzeczenie. Natomiast ja powiem Ci, jaka może być zaleta nieuporządkowania. Tak. Prosta rzecz. Jest na pewno taka korelacja związana z tym, że o której powiedzieliśmy, że uporządkowani ludzie w taki większy sposób zwracają uwagę, żeby inni też byli uporządkowani. Tak, i denerwuje ich, jeżeli inni nie są uporządkowani. Tak. I teraz na najzwyczajniej świecie osoby, które które będą miały mniejsze uporządkowanie, mogą mieć większą tolerancję też oczywiście, na nieuporządkowanie. Tak. Oczywiście zdarzają się ludzie na pewno, którzy są nieuporządkowani, a wymagają od wszystkich innych dookoła, żeby byli. Tak zwani hipokryci. Ale myślę, że to jest mniejsza, jakby, jeżeli ktoś jest mniej uporządkowany, ma też większą tolerancję. Tak, tak samo jak jestem człowiekiem uporządkowanym i mam swój wspaniały system, powiedzmy, naładowanie tej zmywarki, a ktoś inny też jest osobą uporządkowaną i też ma świetny sposób ładowania zmywarki, to ja mogę, jako ta osoba uporządkowana z tym jedynym słusznym, przesadzam, systemem, narzucać tej drugiej osobie, która już i tak ma swój działający efektywny system, a osoba powiedzmy tak zwana nieuporządkowana raczej będzie rozumiała to, że każdy ma swój system i nie musi od razu na przykład uczyć tą drugą osobę, że powinna robić dokładnie tak jak ja. Tu zahaczasz o jeden bardzo ważny temat, ciekawy, ponieważ niektórzy mają takie wrażenie, tak im się wydaje, że ich pracowitość, którą bardzo często nabyli, czy może wypracowali nawet. Bo można. Tak. Jakby to jest taki stan, który jest każdy w stanie w 3 minuty nabyć. Tak. I szczególnie w tej danej jednej mojej dziedzinie, tam specjalizacji. Tak, tak. Pracowitości. No po prostu bierzesz, robisz tak zadania, bierzesz ten harmonogram, robisz tak, piszesz i podążasz za tym. Właśnie problem polega na tym, że jeżeli ta sumienność jest na różnym poziomie, to nie jest to wcale dla jednej i drugiej osoby tak samo proste. Ta osoba z niską pracowitością musi się dużo bardziej namęczyć, naprawdę, czy nauczyć pewnych takich trików na siebie, w czym bardzo pomaga MBTI, to tak nawiasem dodam, żeby opanować jakby w tym swoim systemie pracowitość. No tak, dokładnie, bo jak pomyślisz o tym, że jednym z tych cech ważnych tej pracowitości jest to na przykład, że się nie rozpraszasz łatwo. Tak. No to jest coś, co niektórzy to mają naturalne, a dla niektórych to jest naprawdę, to jest ogromny wyczyn, żeby usiąść i skupić się na czymś. I to też zależy na czym, bo
faktycznie, jeśli jest ktoś, kto całe życie po prostu ma tą potrzebę, że musi być z ludźmi, na przykład ma ekstrawersję wysoką, a każe mu się teraz siedzieć przed tym ekranem i po prostu przez te 8 godzin coś robić, no to to rozproszenie to jest na zupełnie innym poziomie niż dla innego człowieka. Taka osoba rozproszona mocno ma inne wyzwania i ona naprawdę na przykład nie, musi sobie, jak robi coś na komputerze i robi to na przykład offline, no to może sobie odciąć internet i to jest dla niej istotne i ważne. Jakieś narzędzie to osoba jest, z tą wysoką pracowitością, na tam na poziomie 110 może się śmiać z tego. No dokładnie, siadam i robię. No właśnie, robię. Nie przeszkadza mi ten internet, ale to osoba naprawdę musi się odciąć od tego. Czy tam, nie wiem, mieć super czyściutkie biureczko, które nie rozprasza, żeby po prostu zaraz nie rozproszyć się tym, tamtym, dokładnie. Albo tą książką, która tam jest. I zaczynać myśleć o tych ideach, które są w tej książce i jak to się łączy z pracą tu, może, bo ostatnio jedna osoba poruszyła jeszcze ten temat filozoficzno-teologiczny i jak to się łączy jeszcze z tamtym? A przypomniało mi się, że nie nastawiłem prania, idę coś tam zrobić i potem wracam. A teraz kto wymyślił pralkę, nie? Tak, i czy dokładnie. W jakim to było wieku? Jak myślisz? Teraz jest to pytanie, nie? Jakby nurtujące. No to jest trudne, dla wielu osób to jest naprawdę trudne i to jest tylko jeden szczegół z tej pracowitości, więc to, że komuś nie wyszedł wysoko ten współczynnik pracowitości, nie znaczy, że to jest jakiś po prostu leń, tak jak myślimy w codziennym życiu. Nie, ten wskaźnik pracowitości wskazuje na konkretne rzeczy, na przykład na tolerancję właśnie na te bodźce zewnętrzne, czy na to faktycznie, czy ja potrafię zamknąć sprawę. Też jest mnóstwo ludzi, którzy bardzo dobrze zaczynają sprawę, a potem po prostu muszą ją przekazać dalej, tylko te osoby muszą się faktycznie nauczyć tego, że nie chodzi tutaj teraz o to, że ja będę, żeby być pracowitym i efektywnym człowiekiem, muszę teraz siedzieć i wyprywać flaki i marnować mój czas na czymś, co ktoś inny zrobiłby po prostu w 2 godziny, tylko jeśli ja jestem typem człowieka, który lepiej zaczynam coś niż kończę, no to po prostu moją robotę uznaję za zakończoną w momencie, kiedy zrobiłem wstępną część i potem oddaję dalej. I to jest koniec. Nie jak projekt się skończył, tylko jak ta moja część się skończyła i oddaję to dalej komuś, kto potem pociągnie to dalej. Mhm. Chodzi o to, że po prostu każdy jest inny i dla każdego ten moment będzie gdzieś indziej. Mhm. Z drugiej dodam, że jest taki, z tego idzie, płynie prosty wniosek i ogólnie to jest dotyczący tego, jak jest ktoś, kto ma do wykonania, mamy jakąś pracę, jesteśmy tym zarządcą, tym szafarzem i zastanawiamy się, kto co zrobić. Na przykład ta osoba, to fajnie jest, jeżeli mamy osobę, na przykład, która ma bardzo wysokie uporządkowanie, włożyć do zadania, gdzie będzie to promowane. Czyli w sensie, że wszyscy dostaną korzyść z tego, że musi być uporządkowanie. Nie wiem, pierwsze co mi się, tak, dozorca, tak, na przykład. Tak. Albo będzie sytuacja taka, no nie wiem, ktoś, kto, nie wiem, jakiś kontroli monitoring według jakiegoś tam procedur, no to osoba, która ma wysoką to uporządkowanie, wszyscy skorzystają na efekcie tej pracy. Tak. I fajne jest, jeżeli nasza natura, te naturalne cechy pchają nas w kierunku tych korzyści związanych z tym, co robimy. Więc o tym warto pamiętać, że to uporządkowaną osobą dać do tego, a tą pracowitą do miejsca, gdzie faktycznie jest bardzo dużo pracy, gdzie trzeba na przykład dużo, jakby bardzo mocno się skoncentrować, to nie jest proste dla wszystkich, żeby się skoncentrować na tym i zrobić, docisnąć i na przykład szybko. Więc pewnie jacyś tam faktycznie menedżerowie wysokiego szczebla, jacyś tam topowi przedsiębiorcy, no to będą ludzie właśnie z bardzo wysokim tym wskaźnikiem pracowitości. I super, i właśnie o to chodzi, że rozumiem moje słabości, rozumiem tam, gdzie powiedzmy ten wskaźnik mi pokazuje, że mi mniej wychodzi i nie cisnę się niepotrzebnie powiedzmy jako ten dozorca, bo nie jestem dozorcą. Ja nie chcę harmonogramu dnia ścisłego, ja chcę może trochę więcej wolności, może jestem typem bardziej kreatywnym. To nie łączmy teraz tego, tylko to jest przykład, że na przykład ja bym chciała dzień bardziej elastyczny, bo moja robota wymaga tego, powiedzmy, i te procedury i
postępowanie według tych procedur jest wręcz szkodliwe, na przykład, bo jestem malarzem, czy pracuję z ludźmi i muszę mieć elastyczny harmonogram. Animator czasu wolnego. Właśnie, albo animator czasu wolnego, czy coś takiego, więc chodzi tylko o to, żeby zrozumieć, jak ten mój mózg działa, jeśli faktycznie jestem tym człowiekiem, który zwraca uwagę na szczegóły, który bardzo potrzebuje, żeby te rzeczy zostały zrobione tak, jak powinny być, który skupia się na tym jednym konkretnym celu i chce skończyć ten jeden konkretny cel, no to nie idę na animatora czasu wolnego. Na animatora czasu wolnego pójdę, jeśli jestem człowiekiem, który na przykład nie potrzebuje skupić się na tym jednym konkretnym celu i zrealizować go, tylko na przykład jestem elastyczna i potrafię reagować na to, co się dzieje. Widzę, że ten tłum jest inny, ta grupa inaczej się zachowuje i potrafię się bardziej dostosować i nie potrzebuję tutaj, żeby odhaczać te punkciki moje. Z drugiej strony, jakbym planowała wesele, no to raczej niech to będzie osoba uporządkowana i pracowita, która faktycznie ma tą checklistę i potrzebuje wszystko odhaczać, harmonogram musi być, wszyscy muszą siedzieć na odpowiednich miejscach, muszę od linijki tam zmierzyć te krzesła, gdzie mają być, muszę pamiętać, żeby teściowa siedziała tam, a druga teściowa przy innym stoliku. No po prostu zrozummy siebie, zrozummy, jacy jesteśmy. Nie katujmy się, że nie nadaje się na dozorcę i nie katujmy się na przykład, że nie nadaje się na animatora czasu wolnego. Mhm. Właśnie, bo to jest wszystko zależy od środowiska. Ktoś może powiedzieć, a ta osoba jest super uporządkowana, to biorę ją na tego animatora, no bo uporządkuje mi wszystko. No, nawet właśnie. Nie do końca właśnie to wygląda tak, ponieważ osoba jakby... To też wszystko zależy od środowiska. Jeżeli środowisko jest skrajnie niezorganizowane i nieuporządkowane, to dając osobę na skrajnym poziomie uporządkowania, wystawiamy ją na ciągłe takie rozczarowanie, ciągłe nerwy, na stres, związane z tym, że to środowisko jest takie niestabilne. Więc to też jest rzecz, którą warto wziąć pod uwagę. A z drugiej strony bierzemy tego, nie wiem, a mamy audytora i dla niego bardzo ważne jest, żeby każdy ten punkt checklisty został wykonany, bo na przykład bardzo ważne, że audytuje, no nie wiem, chociażby załóżmy nośność budynku. No to starałem się wymyślić coś najbardziej odpowiedzialnego, jak mi się wydawało, albo nie wiem, anestezjolog, tak? To po prostu uporządkowanie jest tam super ważne i wtedy wstawiamy tą osobę, ona się tam dobrze czuje i wie, że jakby wykonanie sprawi to super satysfakcję, super przyjemność z odhaczaniem tego, a wszyscy my na tym korzystamy. Tak, my też się dobrze czujemy, że ta osoba konkretna tam jest. Tak. Także dziękujemy Wam za uwagę. Powiedzcie, czy Wy jesteście sumienni, pracowici, uporządkowani. Napiszcie swój typ osobowości w MBTI i swój wynik w Wielkiej Piątce, Big Five. W opisie macie link do polskiego testu, także zapraszamy do wypełnienia. Jest on całkowicie darmowy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.